oprócz tego, no to, to jednak no muszę gdzieś tam trochę podkręcić małe zamieszanie, bo bym nie był sobą. No co, wkładanie palców do buzi. A sprawdzą, czy masz szczękę. Sprawdzą, czy mam szczękę. To ja wytłumaczę każdy. Wkładanie... No chciał zobaczyć, jaki masz kolor oczu. Tutaj nie wiem, czy widać to. No nie, bo to masz z drugiej strony. W drugą stronę byś musiał patrzeć, tam jest kamera twoja. No nie, no kurwa, w prawym oku, czyli łeb tak dajesz i wpatrzysz się tak jakby w twoje lewo. No tam. No nie, no to oko w lewo. To, no nie wiem, czy to przejarany gałąź. Nie no, ale ogólnie to mnie najbardziej gdzieś tam wkurzało, nie? Widać, jest krew. Widać było. Więc no to mnie mocno gdzieś mi działa, bo najbardziej przez ten palec do oka czuję takie coś, że nie taką, nie zaćmę, jak to nazwać, taką mgiełkę po prostu, że jak przymykam to oko, to jeszcze mi się tak nie do końca jakby czuję się lepiej, więc wydaje mi się, że ono to mi się zregeneruje, ale no jeszcze chwilę potrzebuję, nie? Ale Paweł chyba wiedział, że nie lubię palucha. No. Więc no tak mam oczko we krwi miałem. Później wywalenie numer jeden, gdzie ta rączka jest na siatce. Jest na siatce. To tutaj go wywaliłem. Tu znowu to było to, bo to jest prawe oko i lewy palec ewidentnie. No jest w oku, kurwa. Więc, moi drodzy, uderzenie na konferencji było czysto zapobiegawcze, bo i tak włożył ten palec do oka. Mimo, że na konferencji tak włożył. Ty byłeś wcześniej u wróżki i ty wiedziałeś, że to się stanie. Tak. Więc po prostu no odkleiło ci się na konfi, no zajebałeś. No, no tak. Te emocje, jesteś tak pierdolnięty. Dostałem wizjonerski flashback przed ryj, że to się wydarzy, że to się wydarzy. Dlatego tak mówię, kurwa, sypacem. Wróci Wardęga do fame? Dobra, o tym też sobie możemy pogadać potem. Co tam mamy dalej z tych fotek? Tu, czy... Otwieraj, bonus. No to było akurat zabawne. Czułem i nie powiem, bo jak włożył mi palec do ryja, to miałem ochotę go ugryźć. Naprawdę miałem takie, kurwa, ugryzę go, nie? Ale nie podgryzłem mocno. Ale miałem tak, że zacisnąłem trochę tą szczękę, nie? Bo mnie to zaczęło wkurzać, nie? Po prostu. Ile można. Co, to byś mu palca odbył. Później, no tu to w ogóle ten, ale tak w sumie trochę legalne, a trochę nie. Tu ta bardziej prawa ręka jest przy oku gdzieś tam. No. Jego prawa. Tak średnio. Jego prawa. Nie wiem, czy to jest legalne, czy nie. No ogólnie... Chuj wie. Ogólnie... No, to może być legalne. Tak. Dobra, jedziemy dalej. No, tu go wywaliłem chyba wtedy, nie? Czy nie? Jak się tak, tego, tak, tak. Bo tu on trzymał się siatki, tego wypierdolasz, no. Ale był taki moment, gdzie trzymał się chyba z dwa razy właśnie. Ale był też moment, gdzie on się trzymał przy Grandem Pałdzie, to chyba było już. Że trzymał się palcem u stopy. Okay. Siatki. No to było mocne. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś się palcem u stopy trzymał siatki. Okej. Okay. The Joker 1993. Paluch na koncercie krzyczał, że ze sceny, że nie wychodzi do jednostrzałowców. Nie będę nawet ten... Nie mamy potwierdzenia. Nie mamy potwierdzenia, więc ten, ale sobie sprawdzę, to wypowiem się na ten temat. Jeżeli rzeczywiście by tak powiedział, to wtedy będę zmuszony powiedzieć coś, co może zaważyć tutaj mocno na tym festiwalu, czego nie, o czym nie chciałem gadać, nie? Ale sobie najpierw sprawdzimy, czy tak było.